Dziesięciu potomków Józefa Stalina. Radziecki dyktator pozostawił po sobie całkiem okazałą rodzinkę, i dziesięć punktów to za mało, aby o wszystkich powiedzieć, ale wspomnę o tych najważniejszych osobach. Jewgenij Dżugaszwili. Był pułkownikiem lotnictwa radzieckiego. Był synem Jakowa Dżugaszwilego, najstarszego syna przywódcy radzieckiego Józefa Stalina i zyskał uznanie jako obrońca reputacji dziadka. W wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej w 1999 roku był jedną z twarzy bloku Stalina. Mieszkał w Gruzji, ojczyźnie swojego dziadka. We wrześniu 2009 roku Dżugaszwili trafił na międzynarodowe nagłówki, gdy pozwał rosyjską gazetę Nowa Gazeta, po tym jak magazyn opublikował Publikował artykuł, w którym twierdzi, że jego dziadek osobiście podpisał nakaz egzekucji wobec ludności cywilnej. Niewgienij Żukaszwili zmarł 22 grudnia 2016 roku. Aleksandr Burdonski, rosyjski reżyser teatralny, wnuk Józefa Stalina, starszy syn Wasylii Stalina. Przez wiele lat pracował w Centralnym Akademickim Teatrze Armii Rosyjskiej. Powinien on nazywać się Aleksandr Stalin, jednakże posługiwał się nazwiskiem swojej matki Galiny. Burdonskiej. W wywiadach krytykował swojego dziadka. W 1996 roku Aleksandr Burdonski został uhonorowany jedną z najbardziej prestiżowych nagród w kraju People's Artist of Russia. Wyreżyserował ponad 20 sztuk, w tym m.in. Meweł Antona Czechowa. Petrus Aratajczyk, amerykański muzyk, kompozytor i basista. Wieloletni członek grupy muzycznej Type On Negative. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 81 miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według hit Parader. Miał pochodzenie polskie ze strony ojca i babki, która mieszkała w Warszawie, islandzko-szkockie ze strony matki oraz częściowo rosyjskie. Według rodzinnych podań miał on mieć krewnych w Gruzji, a do jego rodziny miał należeć Józef Stalin. Stąd pseudonim artystyczny Stil, czyli z angielskiego Stal jak Stalin. Peter Stil, czyli Petrus Ratajczyk. Józef Alijuliew był rosyjskim kardiologiem i wnukiem Józefa Stalina. Starał się nie pokazywać publicznie, jednakże od czasu do czasu udzielił jakiegoś tam wywiadu w telewizji. Mówił o swoich stosunkach z matką i o tym, jak uciekła do Stanów Zjednoczonych. Alijuliew zmarł 2 listopada 2008 roku. Chrissy Evans ma 42 lata i mieszka w Portland w amerykańskim stanie Oregon. Jest buddystką i fanką staroci. Prowadzi nawet własny sklep, w którym je sprzedaje. Ma wiele tatuaży i kolczyków. Oczywiście odcina się od zbrodni na ludzkości, których winny jest ojciec jej matki. Matka Chrissy Swietłana. Aliłujewa była jedyną córką Józefa Stalina. W 1966 roku uciekła ze Związku Radzieckiego do Stanów Zjednoczonych. Potępiła działania ojca i wyszła za amerykańskiego architekta. Niedługo potem urodziła się Chrissy jako Olga i matka zmarła w 2011 roku. Jak przyznaje w rozmowach z mediami, Stalin był kiedyś dla niej zwycięzcą II wojny światowej obok Churchilla i Roosevelta. O zbrodniach dziadka dowiedziała się po rozmowie z matką o od tamtej pory, jak twierdzi, potępia je. Galina Dżugaszwili była rosyjską tłumaczką języka francuskiego, była wnuczką Józefa Stalina. Konsekwentnie kwestionowała szeroko akceptowane doniesienia o internowaniu i śmierci ojca w nazistowskim obozie niemieckim. Galina studiowała filologię na Uniwersytecie Moskiewskim i uzyskała doktorat. Była członkiem Rosyjskiego Związku Pisarzy i przez całe życie pracowała jako tłumaczka języka francuskiego. Druga zmarła na raka w szpitalu wojskowym w Moskwie w wieku 69 lat. Konstantin. Kuzakow. Był sowieckim dziennikarzem i politykiem, który twierdził, że jest nieślubnym dzieckiem Józefa Stalina. Matką Konstantina była Maria Kuzakowa, gospodyni Stalina, podczas wygnania w 1911 roku, z którą miał romans. Konstantyn został zapisany na uniwersytet w Leningradzie, być może z dyskretną pomocą ojca. W 1932 roku NKWD zmusiło go do podpisania oświadczenia obiecującego, że nigdy nie ujawni prawdy o swoim pochodzeniu. Po śmierci Stalina i aresztowaniu Ławrynia Berii został przywrócony w partii i aparacie sowieckim, zajmując różne stanowiska związane z kulturą. Zmarł w 1996 roku. Jako Jakow Dżukaszwili. Gruzin radziecki wojskowy syn Józefa Stalina, urodził się w 1907 roku we wsi Badzi, Był synem Józefa Stelina i jego pierwszej żony. Po ataku Niemiec na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku, Dżukaszwili zgłosił się do służby frontowej. Walczył na Białorusi jako dowódca baterii 14 pułku haubic kaliber 122. Będąc w okrożeniu niemieckim 16 lipca 1941 roku, dostał się do niewoli niemieckiej pod Liosą. Niemcy, zorientowawszy się w osobie jeńca, podejmowali. Próby wykorzystania tego faktu propagandowo, jak też próbowali bezskutecznie nakłonić go do współpracy z III Rzeszą. Niemcy zaproponowali Stalinowi wymianę Jakowa Dżugaszwili na wziętego do niewoli pod Stalin Feldmarszałka marszałka Paulusa, lecz Stalin odmówił wymiany porucznika na marszałka. Kontakty Stalina z Jakowem nigdy nie były serdeczne, a po wzięciu go do niewoli Stalin podtrzymał swoje oficjalne, powtarzane stanowisko, że nie ma jeńców wojennych, są zdrajcy ojczyzny. Sam Żukeszfili na przesłuchaniu 18 lipca 1941 roku powiedział, że gdyby miał taką możliwość, zastrzeliłby się zamiast dostać się do niewoli. Często w obozie popadał w depresję i odmawiał jedzenia. 14 kwietnia 1943 roku odmówił powrotu do baraku mieszkalnego i rzucił się w kierunku ogrodzenia z drutów pod napięciem, po czym został zastrzelony przez straż względnie porażony prądem. Wasylij Stalin, radziecki dowódca wojskowy, generał porucznik lotnictwa Związku Radzieckiego, dowódca sił powietrznych Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Urodził się 21 marca 1921 roku w Moskwie jako syn Józefa Stalina, i jego drugiej żony. W wieku 17 lat za wstawiennictwem Ławrentia Berii, koniecznym ze względu na niskie oceny, został przyjęty do Szkoły Lotniczej. Jego oficer Armii Czerwonej, Wasili otrzymywał szybkie awanse. Na początku II wojny światowej był inspektorem Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym. Po śmierci ojca 28 kwietnia 1953 roku został aresztowany i oskarżony o oczernianie przywódców Związku Radzieckiego, antysowiecką propagandę i zaniedbania w sprawach karnych. Dochodzenie sądowe było prowadzone przez jednego ze stalinowskich prokuratorów, Lwa Włodzimierskiego. Podczas dochodzenia Wasili przyznał się do winy. Wkrótce potem, w grudniu 1953 roku, prokurator i jego szef Ławrieni Beria został stracony jako winny polityki terroru. Wasili spodziewał się otrzymać oficjalne przeprosiny, ale nigdy do tego nie doszło. Jego problemy z alkoholem pogarszały jego stan zdrowia. Zmarł 19 marca 1962 roku w Kazaniu z powodu przewlekłego alkoholizmu, i tam został pochowany. Swietłana... Ali Ujewa. Najmłodsze dziecko i jedyna córka Józefa Stalina. Kiedy Swietłana miała 16 lat, zakochała się w żydowskim reżyserze Aleksieju Kaplerze. i ojciec nie zaakceptował tego związku. Później Kapler został oskarżony o współpracę z angielskim wywiadem i skazany na 10 lat wygnania w przemysłowym mieście Workuta koło kręgu arktycznego. Spekulowano jednak, że prawdziwym powodem zesłania reżysera był romans z córką Stalina. Po śmierci Stalina w w 1953 roku przyjęła nazwisko Panińskie Matki i pracowała jako nauczycielka i tłumaczka w Moskwie. Uczyła historii Stanów Zjednoczonych oraz języka angielskiego, chociaż nie zawsze miała ku temu sposobność. W kwietniu 1967 roku Jewa zwołała konferencję prasową potępiającą reżim jej ojca i rząd Związku Radzieckiego w książce. Tylko jeden rok przypisała ojcu odpowiedzialność za zbrodnię w Katyniu. Zmarła 22 listopada 2011 roku w wyniku komplikacji związanych z rakiem jelita grubego. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek. Zapraszam was na kanał Drama TV, gdzie często się udzielam i są poruszane tam tematy związane nieco z show biznesem, czy też z wszelkimi kontrowersjami, które tam się pojawiają. Zapraszam was również na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję filmiki. Trzymajcie się. Cześć.